Tak, jak obecnie widać, usuwamy gałęzie, drzewa, powalone płoty, dach cały też popsuty, rynny i tak dalej. No i usuwamy na razie gałęzie, drzewa i zobaczymy, jak to będzie dalej, bo dalej silnie wieje i ciężko nam właśnie pracować w takich warunkach, nie? Tak, tak, tak. No, zapowiadają na dzisiaj prawdopodobnie to samo i też się boimy, obawiamy, co będzie wieczorem znowu. No, staramy się jak najwięcej gałęzi, które zwisają, są naderwane, poobcinać, żeby znowu się nie powywalały, no, pozabezpieczać jak najmocniej, co się da. No i tyle, no bo co więcej możemy zrobić. Z tego, co słyszałem, to niedawno właśnie odebrali ten cały plac dla dzieciaków, który tak naprawdę jeszcze dzieciaki nie wykorzystały, tak? Bo praktycznie są to dopiero świeżo co odebrane, no i nie zostało praktycznie tyle co nic, nie? Chyba od 10 lat albo i więcej nie pamiętam takich czasów, żeby coś takiego coś się działo, nie? Wczoraj do późnych godzin wieczornych, do 23, żeśmy tutaj zabezpieczali dachy i tak dalej ze strażakami, z energetyką, żeśmy próbowali cokolwiek tutaj załatwiać, żeby ludzie mieli chociaż jakiś prąd i tak dalej, a na obecną chwilę nie wiem co tam. Pomagają, tak, wzajemnie sobie pomagamy i żeby to jakoś ogarnąć cały ten. Przydałaby się jakaś pomoc, jakieś tam, nie wiem, zabezpieczenie i tak dalej i po prostu ekspertów, którzy by oszacowali, tak, dane straty. Wczoraj była zawierucha tutaj, taka burza przeszła i była taka wichura, że część dachów zerwała, poruszyła parę dachówek na dachach, te, które przeważnie były konserwowane od dłuższego czasu. I zniszczyła nam plac zabaw, który w zeszłym roku był wybudowany ze środków gminy. No musimy to wszystko doprowadzić do porządku. Wczoraj była akcja ratownicza, tutaj było 11 wozów strażackich, które pomagały zabezpieczyć dachy, pomagały tutaj w zakładaniu tych dachówek. Trzy plandeki zostały zabezpieczone, plandekami zostały zabezpieczone dachy. My jesteśmy w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska i my jesteśmy solidarni wobec zagrożeń. Mamy taki program podpisany. Jeżeli coś takiego się zdarzy, takie niebezpieczeństwo na naszym terenie, to możemy liczyć na pomoc całego powiatu, czyli tutaj były trzy tylko dachy, które potrzebowały plandeki. Zabezpieczyliśmy to własnymi środkami, ale ze starostwa Komenda Miejska zadysponowała już też następne plandeki. Nie trzeba ich było użyć, bo nie wiadomo było, czy rozwój sytuacji nie będzie tego wymagał. I możemy liczyć na to, że będziemy mieli taką pomoc w ramach powiatu, w ramach aglomeracji opolskiej. Straty nie oszacowaliśmy. Wiem, że plac zabaw kosztował, cały plac zabaw 150 tysięcy prawie, z czego same te urządzenia, które zostały zniszczone, no, mogą kosztować około 400 tysięcy. Naprawa tego może kosztować około 60 tysięcy. Ma być taki wiatr. Nie wiemy, czy będzie to na naszym terenie, czy to tą miejscowość obejmie, czy inne miejscowości obejmie, czy w ogóle nasza gmina zostanie dotknięta. Będziemy reagować w miarę potrzeb, takie jakie będą potrzeby. A prosiłem już też w apelu do Radia Opole, prosiłem naszych mieszkańców, żeby zabezpieczali właśnie te miejsca, które są najbardziej narażone na takie skutki podmuchów, dużych wiatrów nawałynnych, deszczu, żeby pozabezpieczali dachy. Te, które dachy są zrobione albo niekonstruowane od wiele dłuższego czasu, należałoby też poprawić i zadbać o to. Bo tutaj, jak Państwo może byli w tej miejscowości, to widać, że wiele domów jest niezamieszkałych albo właściciele gdzieś zamieszkują poza tą miejscowością i nie zawsze te domostwa są w odpowiednim stanie technicznym. To było kilkadziesiąt sekund, można powiedzieć. Zrobiło się wiatr, silny zaczął wiatr padać, deszcz. Nic nie było widać, można powiedzieć, na 4 metry. Okna nie było, można zamykać, nie wiem, i wszystko wiało. Mocno. Tu połamało gałąź, uderzyło w stodołę i poszła stodoła. Grat też był. Powiedzmy, my tylko tą stodołę mamy. Tutaj na reszcie nie mamy tak na budynkach. Tylko tutaj ta stodoła nam już, nie wiem, kilkanaście lat temu chyba. Przeszła też, ale to w tamtą stronę. To też dachy pozrywało. A to już było dawno. No ale dzisiaj to pierwszy raz.